Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i to już ostatnia partia z turnieju Stata Steel 2022, którą analizuję e, mianowicie przepiękna perełeczka muszę przyznać, że partia zrobiła na mnie ogromne wrażenie i przypuszczam, że przygotowanie debiutowe tutaj miało ogromne znaczenie. E, partia pomiędzy Samuelem Szaklandem a Sergiejem Kariakinem e, Szanklandem, e, tak to chyba dobrze się mówi e, w każdym razie historia między tymi dwoma Zawodnikami była taka, że w Pucharze świata właśnie Samuel e, grał z Kariakinem i go chyba tam w dwóch meczu praktycznie ogrywał, ale wypuścił przewagę. No i niestety, ten e, mecz przegrał, i to w serii Kariakin zagrał w finale z Janem Krzysztofem Dudą. No, bardzo ważne zawody, niestety e, nie udało się. Ta partia pokazuje tutaj e, no, wielką walę. Walki, wielką wolę walki i e, fantastyczne przygotowanie. Przejdźmy od razu do rzeczy, bo perełeczka jak e, się patrzy. Otóż, D4, skoczek F6, C4, e, E6. Kilka odnóg tutaj Wam pokażę, takich szybciutkich, bo e, myślę, że bardzo ciekawe rzeczy się działy. Skoczek na C3, goniec na B4 i posunięcie F3. Coraz częściej zauważam ten ruch w partiach właśnie arcymistrzów. Jest to oczywiście normalne posunięcie, dla niektórych może być zaskoczenie, absolutnie normalne posunięcie z tego względu, że Białe planują zagrać sobie posunięcie E4. W ogóle Shankland jest bardzo dobrze przygotowany debiutowo. No i teraz pierwsza rzecz. Otóż w partii zostało zagrane C5, ale często też się oczywiście spotyka posunięcie D5. No i po tym ruchu można grać różnie. Można grać na przykład E3, ale też można wymusić tutaj odejście tego gońca albo wybicie na C3 i po wybiciu na przykład, co by było najczęstszym rozwiązaniem, jest wybicie na C3 i ruch C5, który bardzo walczy tutaj o centrum. Te pionki walczą o centrum C5 i D5. No i w tym wypadku można by było wybić na D5 prostując właśnie zdublowane piony. Tutaj pionek raczej wybija pionek, bo jak wybija Skoczek, no to możemy dostać tutaj szybkie centrum. Możemy też wybić na C5. To jest teoria debiutu, debiutów, które no należy zawsze poznać, jeżeli chcemy to grać, oczywiście, ale częściej się spotyka bicie pionkiem i ruch E3. Standardowa pozycja w gambicie hetmańskim, w obronie Niemcowicza w zasadzie. No i e, jak grać dalej, to jest inny temat. Przejdźmy do partii. Mianowicie kariakin zagrał C5, no i D5 zostało od razu zagrane, i B5. Ostra akcja się tutaj zaczyna dziać w tej sytuacji. Jaki jest cel tego posunięcia? Otóż czarne chcą osłabić centrum białych i wybić tutaj na D5. Przykładowo, jakby pionek wybił na, B, na B5, no to tutaj albo skoczek wybija na D5, albo pionek wybija na D5. Myślę, że fajne rzeczy u czarnych by się działy, no ale Szaklant to Szaklant. Yy, źle wymawiam jego nazwisko. Szanklant. O, dobra. Powiedzmy Samuel. No i w tej sytuacji po ruchu E4 widzimy białe tutaj fajnie... Yy, ten łańcuch pionów ustawiają. W tej sytuacji karjakin zagrywa D6. Cały czas zobaczcie prowokacja do wybicia B5, gdzie białe raczej tego nie mogą teraz zrobić, za mało, za mało figur jest rozwiniętych i goniec zagrywa na D2. Konkretny gwóźdź tutaj zostaje taki zagrany, bo to oczywiście pozwala skoczkowi swobodnie pograć. Na co karjakin gra A6? No ciekawe zagranie. Czyli bronienie tutaj pionka cały czas prowokacje do wybicia nie możemy tego zrobić, ale białe odpowiada, odpowiadają bardzo też atrakcyjnie, mianowicie A4. Jeżeli byśmy tutaj jeszcze białymi wybili na B5, to powiedzmy tutaj czarne wybijają na D5 i po wybiciu pionkiem jest roszada pozycja czarnych byłaby wyśmienita z bardzo prostego powodu, wieża zagrywa na E8 bardzo aktywnie, straty pionków w debiucie, to takie gambity wołżańskie trochę powstają, takie struktury Benoni, gambity wołżańskie, to jest wszystko połączone, no, ten ruch F3, w ogóle ten pionek F3 teraz fatalnie stoi, ten łańcuch został zerwany, nie ma tutaj pionka E4, a to by był to jest ważny pionek w tej, w tej sytuacji. No więc tutaj białe grają A4 w tej sytuacji pionek wybija na C4, goniec wybija na C4. No i teraz czy można wybić pionka na D5? Otóż po wybiciu na D5 jest proste wybicie skoczki. Formacja pionów zostaje i tutaj białe. Stoją dobrze, w tej sytuacji białe stoją dobrze Wszystko się ładnie trzyma Dwie figury blokują pionki C5, d, D6 d No i w każdym razie tutaj po wybiciu Goniec wybija, więc nie, chyba nie trzeba tego tłumaczyć Tu jest też opcja właśnie wymiany Skoczek wchodzi na E2 Bardzo prosto się gra tutaj białymi Po wolnych liniach, wieżami i tak dalej Znaczy nie tylko wieżami, ale głównie wieże tutaj by weszły No ale właśnie po goniec C4 Skoczek zagrywa na D7 Niektórych ten ruch może zadziwić Dlatego, że przecież tutaj zbijamy pionka nie zagłębiając się mocno tutaj w tę sytuację. Zbijamy, bo tak poszło też w partii. I to nie jest dla czarnych złe rozwiązanie, dlatego że po gońcu bije na E6. Tak też było. Skoczek zagrywa na E5. Tutaj Karjakin przede wszystkim próbuje aktywno, Próbuje grać aktywnie figurami za cenę piona. No to trzeba mu przyznać, że no na takiego defensora szachowego nieźle to wygląda. Goniec bije C8 i Hetman zbija na C8. Jeżeli w tej sytuacji skoczek by wszedł z stępem na D3, to się źle by tutaj dla czarnych skończyło z prostego powodu król e No i zwróćmy uwagę, że skoczek jest tak atakowany, nieco może uciekać. Jeżeli na przykład skoczek zbija na b2 z atakiem na hetmana, to hetman b3. Dalej chyba nie trzeba tłumaczyć, jest figura więcej, tutaj jeszcze jakieś wjazdy grożą, nie na skoczka, na e6 przede wszystkim, ale przy, głównie chodzi o to, żeby odbić figurę, znaczy zdobyć figurę. No dobrze. W tej sytuacji Hetman wybił na C8 i Goniec zagrywa na F4. No, tak też konkretnie tutaj zagrywają białe, co mi się podoba, bo zwróćmy uwagę, że Hetman teraz broni na D3. Próbujemy zbić skoczka. No, skoczek na C4 raczej kariery tutaj nie jest w stanie zrobić. No więc, jak poszło dalej? Otóż C4. No, karjakin próbuje wstawić skoczka na D3, więc no, trzeba tego skoczka wybić, co nieco prostuje pionka w centrum. Zwróćmy uwagę, że pionka więcej mają białe w tej sytuacji a goniec czarnopolowy tutaj może mieć niezłe prześwity po diagonali a7, g1. No właśnie, jak grać? Otóż biały grają skoczek na h3, ten skoczek na bandzie nie stoi dobrze, ale on tutaj szybko zagrywa na f2 i próbuje zrobić tutaj król roszadę. Goniec w tym nie pozwala, zagrywa na c5, no i hetman e2. Bardzo przyjemny ruch, piękne funkcje spełnia. Przede wszystkim broni na B2, bo głównie tutaj czarne będą próbowały atakować tego piona. Atakuje na C4. Zbić teraz na C4 nie można z prostego powodu, bo tutaj jest goniec na F2 i są takie łapki taktyczne. I skoczek na F2 przede wszystkim dobrze tutaj prosperuje i próbuje zagrać tutaj biały roszadę. Wieża B8 zostaje zagrane, skoczek F2 od razu szybko przeliczone. Hetman B7 z atakiem na pionka. No i teraz pewnie większość osób, w tym również i ja, prawdopodobnie myślę o takim posunięciu jak wieża B1. Ale pasywne ruchy to nie są dobre ruchy, moi drodzy. Trzeba w ostateczności grać te posunięcia. Ale na tym poziomie, no tutaj muszę przyznać, że pięknie się białe popisały. No, zrobi, zrobi, została zrobiona Roszada. Jeszcze może nie jest to jakiś taki ruch zachwycający, ale po Hetman bije na B2. Teraz białe się popisały fantastycznym zagraniem, i no, jestem ciekawy, czy to było przeliczone przez białe. Partii, czy nadal jest przygotowanie? Nie zdziwiłbym się, jakby przygotowanie było, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, że aż tak daleko, w takiej ostrej pozycji, ale kto wie. W każdym razie, białe zagrywają teraz. Jedyny ruch, który daje ogromną przewagę, i jest to Hetman bije na C4. Fantastyczne zagranie. Nieprawdopodobne wręcz. O co chodzi? No bo tutaj czarne zbijają na F2, i chodzi o to, że nie mogę odbić wieżą, bo tracę wieżę na A1. I król musi zagrać na H1 i teraz jest ruch czarnych w ogóle. A to białe mają przewagę. Jak to rozumieć w ogóle o co tutaj chodzi? Głównie chodzi o to, że czarne nie mogą zrobić roszady. To jest jedna rzecz na korzyść właśnie białych. No i grozi bardzo nieprzyjemny ruch wieża AB1. No, właśnie, wieża AB1, wieża B8 jest niebroniona, więc no nie ma jak tutaj za bardzo zdążyć, a zobaczcie, że król jest w centrum, może być bardzo łatwo atakowany. No więc jak tutaj grają czarne? Jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną odnogę. Na przykład, właśnie goniec d4 to wieża b1 i powiedzmy, pogoniec bije na c3, bo trzeba oddać Hetmana, nie ma innej opcji, bo inaczej tam wieża bije na b8. No to teraz właśnie zbijamy tego Hetmana. Goniec na przykład zbija i teoretycznie. Tutaj czarne powinny być świetne, bo jest przewaga taka materialna. No, jest jedna wieża i skoczek z gońcem na Hetmana. Tylko, że problem jest z królem w centrum, więc ta pozycja nie jest dobra. Przykładowy wariant, jaki tu mógłby postać, powstać, od razu szach na E6 robi robotę. Tutaj nie działa, bo na D8 nie działa, bo wieża D1 i tam się matowanko zaczyna. Więc króle F8 należałoby zagrać. I tutaj nawet F4 jest świetnym ruchem, ale powiedzmy, wieża B1, takie ludzkie zagranie, żeby związać przeciwnika, wydaje się w porządku. I to białe by tutaj spokojnie wygrały na tym poziomie bez problemu żadnego. No i teraz tak. Po król H1 hetman zagrał na B3. No słusznie. kariakin próbuje wymieniać hetmany jeszcze sprytnie broniąc z pola E6. No a co tutaj białe grają hetman C7? Bardzo ładny ruch kolejny, dlatego że chcemy zbić pionka. Pytanie teraz jest takie. No ale przecież ja mogę zrobić roszadę. Owszem, można zrobić roszadę, ale następuje po raz kolejny piękny wariant. Panowie tutaj na pewno to wszystko widzieli. I ten ruch to wieża AB1. Znowu się narzuca tutaj to związanie. Zobaczcie, że Hetman c 7 przede wszystkim teraz atakuje wieżę, więc to jest łatwiejsze. I na przykład po Hetman F7 Hetman mógłby zbić wieżę, co jest ciekawe. Tutaj odbicie jest obowiązkowe raczej. Wieża bije na B8 no i skoczek E8. No i teraz wieża bije F2. Podsumowując te pozycje, Białe mają tutaj w zasadzie y, wygraną, prawie że w kieszeni jest przewaga piona i dwie wieże. No, kwestia techniki. Tak po prostu. Przejdźmy do partii. Po Hetman C7, Kariakin gra Hetman B6. No to się wydaje ruchem. Słusznym przecież bronimy tutaj gońca, bronimy tutaj i od razu staramy się wymienić Hetman. Lecz jest Hetman E5 wspomniany wcześniej: król zagrywa na F7 i skoczek na D5. No ta figura próbuje tutaj poszaleć, i teraz, yy, no właśnie, co teraz grać? To jest pytanie. Tutaj pokażę dwie odnogi, bo w partii skoczek zbił na D5 i to nie był dobry ruch. Jeżeli by na przykład czarne zagrały wieżą na E8 z atakiem, no to y, tutaj bardzo szybka reakcja pod tytułem: Bicie na E8 to moż, mogłoby być chyba najlepsze dla czarnych w tym momencie, dlatego że powierza bije E8 i odbiciu het, Hetmana na B6, koniec by odbił, Wieża AB1. No Ta pozycja jest trochę lepsza dla białych, mimo wszystko, że są dwie figury za wieżę, bo są dwa pionki więcej. Myślę, że białe by tej pozycji nie przegrały, a no nie wiem, karjakin prawdopodobnie nie czułby się dobrze w tej sytuacji i pewnie dlatego też nie poszedł na ten układ. Jeszcze po skoczek D5 jest inna możliwość, mianowicie Hetman A7, ale ten ruch jest już zupełnie zły z tego względu, że wieża bije gońca. jeżeli, ja tak patrzę tylko i wyłącznie. Pod kątem takich prostych odpowiedzi. I jeżeli Hetman zbija na F2, to tutaj białe musiałyby się popisać no niezłą grą. Mianowicie tutaj Hetman C7 jest jedynym ruchem, który daje wygraną w tej sytuacji. Dlatego że skoczek na E7 jeszcze ma pole, bo też Hetman z E5 mógłby spróbować zagrać na E7, ale skoczek wtedy nie ma opcji za bardzo. No więc po tym ruchu odejście królem na ósemkę wiąże się ze stratą wieży, więc król na G6 musi zagrać. Skoczek e7, szach, no i e, tutaj król na przykład na h5. Przykładowo właśnie, tutaj hetman cały czas męczy króla, g5 mogłoby nastąpić. Tutaj kwestia policzenia sobie, tutaj są już maty w powietrzu i hetman mógłby zbić spokojnie skoczka. Jakość mniej, ale król ma ogromne problemy. Na przykład przy zagraniu wieżą na f8, no to jest g4, król h4 i na przykład mat na h6. No tak ładnie wygląda, ale wierzcie mi, że tutaj pozycja jest wygrana totalnie dla białych. Patrząc wcześniej na pozycję na tym poziomie, na pewno sobie białe dają radę. No w każdym razie, Kariakin zbił na D5 i Hetman zbił na D5 z szachem. Król zagrał na E7 i można by powiedzieć, że białe tu nic nie uzyskały w tej sytuacji, a jest figura mniej. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Król jest w centrum i to jest największy minus czarnych. Hetman dał szacha na E5, król zagrał na F7 i wieża A na C1. Jakim poddał partię? No właśnie, zaskoczeni pewnie jesteście poniekąd. Ja również trochę byłem zaskoczony, ale jak się przyjrzymy teraz tej sytuacji, to faktycznie jest koniec gry. Dlaczego? Przede wszystkim grozi zagranie wieżą na C7. Każdy ruch wieżą na C8 wiąże się właśnie z wybiciem wieży, a potem hetman f7 z szachem i zbijamy tutaj na C8 wieżę, więc straty materialne są nieuniknione. Po wieży na przykład na B7. Jest prosty ruch Hetman D5. Zobaczcie, znowu jest szach i znowu jest atak na wieżę. Na przykład król E7. No tutaj pomijam fakt, że wieża C6 już wygrywa, ale takim ludzkim, prostym zagraniem byłoby na pewno wieża F2. Dwa piony więcej, król w centrum. Jak wybicie tutaj na F2, to wybicie na B7. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Moi drodzy, miniatura szachowa, 26 ruchów. To się rzadko zdarza na tym poziomie, szczególnie gdy przegrywa... Sergej Kariakin, przecież on był wicemistrzem świata. No cóż, dziękuję serdecznie za uwagę. Tata Steel było, myślę, że ciekawe. No i cóż, widzimy się na kolejnych analizach, na kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć.